Drodzy Państwo, zacznę od dygresji, która, a może inaczej, od takiego praktycznego wymiaru tego, co następnie w drugim kroku w sposób bardziej teoretyczny przedstawię. Ale proszę się, drodzy Państwo, nie obawiać, nie będę chciał pozostawiać bardzo długo na wysokim poziomie abstrakcji. Zależy mi na kontakcie z Państwem i żeby ta dyskusja była możliwa, to musimy się dobrze rozumieć. Drodzy Państwo, ta dygresja, czy egzemplifikacja tego, co ja następnie ująłem w takie może trochę bardziej podobne słowa, wiąże się z ostatnim kongresem politologicznym. Państwo słyszeli o takiej imprezie potężnej w Poznaniu, to się odbywało w tym roku. Ponad 1000 politologów się zjechało. Co mnie uderzyło? Uderzyła mnie jakaś pretensja ze strony koleżanek i kolegów skierowana w stosunku do polityków, że oni się, politycy, mało przejmują tym, co my robimy. Nie znalazł się nikt, a ja też nie miałem za bardzo możliwości, ani może dość powagi, żeby wstać powiedzieć, że politycy uważają, że poza sferą władzy są tylko złudzenia na temat władzy. Oni wprawdzie nie wiedzą, kto to powiedział, kto to tak te rzeczy ujął, ale oni tak myślą. Niestety, drodzy Państwo, środowisko utwierdza ich w tym. Znaczy, nie sądzę, żeby te słowa Napoleona, one całkowicie się mijały z prawdą. Czy coś w tym jest, że poza sferą władzy jest bardzo wiele złudzeń na temat władzy. To wynika jakby z natury doświadczenia człowieka. Człowiek myśli realistycznie i kompetentnie w odniesieniu do dziedziny żywotnych interesów. Kiedy tą dziedziną nie jest ta polityka praktyczna, to popadamy w fantasmagorię. Państwo możecie popadać w fantasmagorię w wielu dziedzinach, ale co do funkcjonowania na uczelni, Państwu się nie da wmówić wielu rzeczy, tak? jako aktywni studenci. Jeśli chodzi o biurokrację, o sposób funkcjonowania. Tutaj tak, Państwo idąc przez studia wznosicie się na szczyty racjonalności, przezorności, tak? Strategzy byliby z Państwa dumni. I drodzy Państwo, zaczynam od tej refleksji dlatego, że wśród koleżanek i kolegów nie miałem takiego poczucia, że oni rozumieją, że bardzo wielu z nich zajmuje się rzeczami tak abstrakcyjnymi, tak oderwanymi od polityki praktycznej, że oni nie mogą znaleźć zainteresowania ze strony klasy politycznej. Tak, to utyskiwanie w dużej mierze wydaje mi się po prostu jałowe. Sam fakt, drodzy Państwo, że jeśli chodzi o nasze spotkanie, że było jakieś w pewnym momencie niebezpieczeństwo, że pomimo całego tego wysiłku, jakie organizatorzy podjęli, konferencja na taki temat była zagrożona jakoś. Pan Mateusz to przezwyciężył, wszystko i dzisiaj możemy rozmawiać, ale to też mówi wiele o tym, że pomimo rozpropagowania tematu nie ma jakiegoś, rozumiecie Państwo, oszałamiającego odzewu. Cieszymy się, że taka dwudniowa impreza jest, rzecz jasna. Tyle tej dygresji, drodzy Państwo. Teraz już bardziej ad rem. Powiem tak, drodzy Państwo. Filozofia polityki odzwierciedla czasy, w których powstała. Nie jest to bardzo głęboka myśl, ale ona ma dalekosiężne skutki, powiedziałbym.
Dlatego, drodzy Państwo, że najwybitniejsze dzieła z zakresu myśli politycznej, doktryn politycznych, filozofii polityki także, to jest wynik dramatycznych doświadczeń. Doświadczeń rozpadu dotychczasowych struktur politycznych, przerażających doświadczeń wojen, wojen zewnętrznych, wojen domowych, wybuchłych na tle kontrowersji politycznej albo na tle kontrowersji religijnej, a jeśli tak, to te wojny przybierały jeszcze okrutniejszy wymiar. Otóż chcę Państwu od razu na wstępie zaznaczyć, że najwybitniejsi ludzie, którzy dają najwybitniejszy wkład w rozwój tej dziedziny, działali pod wpływem, czy byli świadkami pewnych przerażających nieraz, a nam wydarzeń, pewnego rozkładu, rozpadu, zachwiania tego świata, w którym dotychczas funkcjonowano. Różnie to można określić, drodzy Państwo. Doświadczali tego, co Gaetano Mosca nazywał załamaniem formuły politycznej, a więc takich zasad moralnych, zasad prawnych, na których opiera się władza. Innymi słowy, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że najwybitniejsi filozofowie polityki, których dzisiaj tak zwiemy, działali pod presją czasu. Działali pod przymusem konieczności. Konieczności znalezienia wyjścia z sytuacji. A więc zobaczcie Państwo, działali w warunkach zbliżonych w pewien sposób do działań strategów i do działań polityków. Innymi słowy, drodzy Państwo, nie stosuje się do nich to może Państwu znane kissingerowskie rozróżnienie, czy rozpoznanie odmienności warunków pracy filozofa i polityka. To rozróżnienie kissingerowskie do naszych czasów się stosuje. A Kissinger mówi tak, cytuję. Filozof może wybrać problem, któremu chce poświęcić uwagę. Politykowi problemy są narzucane. Filozof może badać problem tyle, ile trzeba. Poświęcić tyle czasu, ile należy, by dojść do konkluzji. Dla polityka czas jest przygniatającym wyzwaniem. Filozof nie ryzykuje. Jeśli jego tezy się nie sprawdzą, może napisać kolejną pracę. Polityk może zgadywać tylko raz, a jego błędy są nieodwracalne. Filozof ma pod ręką wszystkie potrzebne fakty. Ocenia się go tylko pod względem zdolności umysłowych. Polityk musi działać na podstawie szacunkowych ocen, których nie sposób uzasadnić wtedy, gdy się je formułuje. Oceniać go będą potomni na podstawie tego, jak dobrze poradził sobie w sferze pełnej zmienności. Koniec cytatu. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że filozofom piszącym w obliczu załamania tego dotychczasowego, oswojonego świata udziela się powaga sytuacji podobnie i sposób odczuwania taki, jak w przypadku polityków czy strategów. Spoglądając w otchłań, mówiąc metaforycznie, tak jak politycy i strategzy wznoszą się na szczyty odpowiedzialności, pomysłowości, jasności pojęciowej, bo tacy są klasycy przecież, zdając sobie po prostu sprawę, że błędów płynących z lekkomyślności, z jakiejś frywolności nie będzie już im dane naprawić. To mam na myśli, kiedy mówię, że działali pod presją czasu, analogicznie jak polityk czy strajk. To poczucie powagi sytuacji. Może jeszcze, drodzy Państwo, chcę Państwu powiedzieć, że człowiek wznosi się na te szczyty racjonalności, kreatywności, przezorności, wtedy, gdy okoliczności go do tego zmuszają. I zdaje się, że te najwybitniejsze dzieła filozoficzne,
tak? które Państwo macie w głowach, jak Państwo pomyślicie o tych najwybitniejszych dziełach, na dzisiaj studiowanych i przypomnijcie sobie, w jakich okolicznościach one powstawały, w jakich okolicznościach tworzy Homs, tak? W jakich okolicznościach tworzy Machiavelli, w jakich okolicznościach tworzy Arystoteles. Nie dawałam tutaj przykładów, bo nie chcę Państwa, nie chcę wydłużać się, prawda? Chcę tylko, żebyście Państwo widzieli, że to moje uogólnienie znajduje po prostu potwierdzenie w tym, co Państwo znacie, co Państwo czytamy. A zatem to poczucie powagi sytuacji sprawiało, że ci klasycy rozumieli wiele rzeczy, których zdają się nie rozumieć ucześni filozofowie polityki. Rozumieli na przykład taki podstawowy fakt, że od ideału sprawiedliwego rozstrzygania ważniejsze jest samo rozstrzyganie w polityce. Że to rozstrzyganie musi być zabezpieczone nieuchronną sankcją wobec tych, którzy chcieliby kontestować rozstrzygnięcie. Innymi słowy, proszę Państwa, rozumieli, że porządek jest ważniejszy od realizacji pełnej sprawiedliwości. Bo pełnej sprawiedliwości nigdy nie udało się zaprowadzić, a porządek owszem, proszę Państwa. Nie udało się zaprowadzić pełnej sprawiedliwości, ponieważ, jak Państwo dobrze wiecie, na tym najniższym poziomie sprawiedliwość musi być fundowana przez prawo tworzone przez człowieka, które nigdy nie jest doskonałe, które zawsze pozostawia wiele do życzenia. Fundowanie pełnej sprawiedliwości to także konieczność oddziaływania na motywację ludzi, inspirowanie ich w określonym kierunku. Jeśli chodzi o porządek, to sprawa jest łatwiejsza, bo wtedy chcemy oddziaływać tylko i wyłącznie na zewnętrzne zachowanie. Chodzi o to, żeby ludzie nie uprzykrzali sobie życia, żeby zachowywali jakieś reguły grzeczności wobec siebie. A to, czy oni zachowują je dlatego, że są świetnie wychowani, świetnie uformowani, czy też dlatego, że obawiają się sankcji, która ich spotka, jeżeli tych reguł nie będą zachowywać, to jest mniej istotne. A tu jest to zasadnicza różnica. Możemy o tym podyskutować, jeżeli Państwo będziecie mieli taką okazję. Proszę Państwa, dalej rozumieli, pojmowali całkiem jasno, że władza deprawuje. Ci klasycy, którzy spoglądali w podkład, trzymając się tej metafory, pojmowali, że władza deprawuje, ale doświadczenie pouczyło ich, że najbardziej deprawuje brak władzy. Dlatego nie przeżywali żadnych wahań, by wybór między tyranią a anarchią rozstrzygać na rzecz tyranu. To są generalnie ci filozofowie, którzy stoją na stanowisku niesprzeciwiania się władzy. W zasadzie jakkolwiek pojęty. To jest zasadnicza tradycja myślenia o polityce w Europie. I ona biegnie, proszę Państwa, do Kanta łącznie. Jeszcze Kant powie nam, że człowiek jest zwierzęciem, które potrzebuje pana. Bo chociaż jako istota rozumna, jako istoty rozumne życzymy sobie prawa, życzymy sobie reguł, tak jak tutaj w zaciszu sali siedzimy, jako racjonalne istoty nie chcemy, żeby wychodząc stąd spotkało nas, prawda? Każdy mógł nas zaatakować z wiele powodów. Jesteśmy za wysocy albo za niscy, tak dalej. Tak jak tu siedzimy, życzymy sobie reguł, życzymy sobie prawa, jednak mówi Kant, gdy przyjdzie do zastosowania tych reguł w stosunku do nas samych, będziemy chcieli dla siebie uczynić wyjątek. Co oczywiście ruinuje cały system. Tak? To jest myślenie o polityce zasadnicze dla nie ruch kontestacji władzy, nie ideału obywatelskiego nieposłuszeństwa. Na fanaberie związane z obywatelskim nieposłuszeństwem Europa dzisiaj sobie pozwala i to także jest znamieniem jakiejś dezorientacji, jak będę dalej mówił.
Państwa, to rozstrzygnięcie na rzecz tyranu, no nawet, drodzy Państwo, kogoś takiego jak święty Tomasz za chwilę, jeśli Państwo by sobie przypomnieli ten fragment Derego, gdy on uczy, że gdyby zaś tyrania nie była przesada, lepiej jest znosić tę łagodną tyranię, aniżeli wypowiadając posłuszeństwo władzy, ściągnąć na siebie niebezpieczeństwa gorsze od niej samej. A cóż takiego jest gorszego? No na przykład może zajść sytuacja, przypominam Państwu, że lud nie przemoże tego tyrana, zaś zaczepiony tyran tym bardziej szaleje, pisze to. Albo może obalić władzę, ale lud dzieli się na partie skrócone, wybucha wojna domowa. Tak, jest to sytuacja taka, następuje zanarchizowanie życia społecznego, jest to sytuacja o wiele gorsza od tyrana. Albo też może przemóc lud tyrana przy pomocy władcy cudzoziemskiego. Ale ten władca cudzoziemski widzi, że lud jest krwawy, skory do kontestacji, w związku z tym prowadza jeszcze większy zamordyzm. Tak, zwykle tak jest z tyranią, że każda następna jest gorsza od poprzedniej. I tutaj mam ten słynny przypowieść o Syrakuzach. To już nie będę Państwu przytaczał, ale jest dosyć zabawna, tak? Bo ona jako jedna modli się za tyrana, podczas gdy wszyscy inni go nienawidzą. Otóż, proszę Państwa, nie przeżywają tych wahań ci klasycy, którzy spoglądali w okno, którzy piszą na podstawie poważnego doświadczenia politycznego. Nie przeżywają wahań, aby wybór między tyranią a anarchią rozstrzygać na rzecz tyranii, no bo widzą dobrze, że jednego czy kilku tyranów łatwiej znosić, łatwiej się przed nim jakoś ukryć, aniżeli setki, tysiące, a może miliony małych tyranów wokół nas, a takich to wytwarza stan anarchii. Stan zbliżony do anarchii w opisie tych, którzy go doświadczyli, jest właśnie matką małodusznych tyranów, a nie angelicznych istot przepełnionych uczuciami braterskimi, siostrzanymi, matczynymi, ojcowskimi, jak nas próbują przekonać o tym ci filozofowie, którzy pozostają głusi na głos doświadczenia i którzy wyobrażenia czy mniemania na temat tego, czym anarchia jest, biorą z własnej. Proszę Państwa, filozofowie czasu przełomów, jeśli tak można powiedzieć, których upodabnia, których sytuacja upodabnia, prawda, do strategów i do polityków w większym stopniu, rozumieli jeszcze i to, proszę Państwa, że największą sztuką w polityce jest dać ludziom wolność, ale w warunkach ładu, w warunkach porządku, a nie dać samą wolność, bo to nie jest żadna sztuka. Dać ludziom wolność, ale tak, żeby nawzajem nie uprzykrzali sobie życia. To jest sztuka polityczna. Na tym tle, drodzy Państwo, dość dobrze widać, że filozofia nam współczesna nie zapowiada się, żeby dała jakiś znaczący wkład w rozwój tej dyscypliny. Tworzona w spokojnych czasach, wykazuje te wszystkie tendencje, które wykazują ludzie znudzeni, przywykli do dobrobytu. Wykazuje brak orientacji, jakąś konfuzję. Tak jak Państwo nieraz, którzy pytacie, czy rzeczywiście tak to było, że w PRL-u w Carrefourze był tylko ocet. Tak? To jest autentyczne pytanie. Tak? Drodzy Państwo, zatem tak, te tendencje wynikające po prostu z braku poważnych doświadczeń. Ja powiecie Państwo, no cóż poważniejszego niż II wojna światowa. Tak? A jednak nie widzi się wpływu Auschwitz jakiegoś, prawda, bardzo mocnego na tych współczesnych, prawda, na tych największych.
mamy poczucie, studiując ich na tle tych klasyków, powiedziałbym, da, których życie nie oszczędzało. Otóż mamy tendencję u tych naszych współczesnych do utraty wyróżniania tego, co zasadniczo, tego, co peryferyjne. Mamy tendencję do tracenia poczucia proporcji. Te wątki, na których oni się skupiają, prawda, one się wydają dość łatwe. W gruncie rzeczy ta filozofia przestaje być polityczna, dlatego że nie chce się żywić polityką praktyczną. Odrywa się od niej, od polityki praktycznej i pragnie nade wszystko projektować nowe, oczywiście sprawiedliwe światy. Mamy takie mocne stanowisko Schmidta, o którym ktoś dzisiaj z Państwa będzie mówił. Tak? Schmidta, który mówi, że doktryna, czy myśl, filozofia, która się odrywa od polityki, praktycznie po prostu przestaje być polityczna. Doktryna jest polityczna tak długo, jak istnieje związek, zaczepienie, zakorzenienie w polityce praktycznej. Ta współczesna filozofia odnawia dawno przecież przez Machiavellego przezwyciężone pytania o najlepszy ustrój. Pytanie, zwróćcie Państwo uwagę, dla męża stanu w gruncie rzeczy bezużyteczne, dlatego że mąż stanu jest skazany niejako na poszukiwanie korektur tego, co jest. Dlatego że możliwość wprowadzenia całkowicie nowego ustroju jest czymś szalenie rzadkim. Pojawia się wtedy, gdy sytuacja nabrzmiewa rewolucją jakoś. A co zgodzicie się Państwo, jest rzeczą po prostu rzadką. Tak uprawiana filozofia jest nie tyle filozofią polityczną, co raczej metafizyką o politycznym zabarwieniu, z pewnymi dogmatami ideologicznymi, takimi sztywnymi. I pierwszy to raz, chcę Państwu powiedzieć, ludzie syci popadają w pewną senność, tracą orientację i uważają, że wykłamią się na przykład w dywagacji na temat nigdzie nie istniejących wspólnot, jak to czyni największy spośród współczesnych filozofów polityki, John Rawls, że to oznacza zdobywanie politycznej wiedzy. Drodzy Państwo, no oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, nie chcę umniejszać Rawlsa, czyli czy Dworkina, czy innego. To są bardzo wybitne umysły. Ale tak, z tej perspektywy naszej konferencji, naszego spotkania, czy można podawać wątpliwość, prawda, czy sposób, czy ich metoda jest adekwatna do aplikowania do tej sfery politycznej, czy oni koniec końców uprawiają tak naprawdę filozofię polityki. Filozofowie tacy właśnie jak Rawls czy Dworkin zdają się zapominać o przestrogach konserwatywnie nastawionych myślicieli polityków, ukazujących, przypominających stale o słabości polskiego umysłu, o niebezpieczeństwach płynących z jego konstruktywizmu. Zacytuję Państwu Derka, który mówi tak: nie potrafiłbym potępić lub pochwalić jakiejkolwiek sprawy związanej z ludzkimi działaniami i sprawami po rozpatrzeniu jej samej, oderwanej od wszelkich powiązań, w nagości i wyizolowanej właściwej metafizycznej abstrakcji. John Gray, proszę Państwa, wprost pisał, że tradycja teoretyczna, którą reprezentują Rawls czy Dworkin, sformułowała, cytuję, przesądy anglosaskiej warstwy akademickiej, która zupełnie nie pojmuje życia politycznego w naszej epoce. Rawls chce więc nam powiedzieć, że to nie tyle jest filozofia polityki uniwersalna, tak jak chcą widzieć rzeczywiście ci filozofowie, ale to jest wyraz pewnych poglądów anglosaskiej warstwy akademickiej, która jeszcze dodaje Rawls, zupełnie Gray, przepraszam, która zupełnie nie pojmuje życia politycznego w naszej epoce. Chcę więc Państwu powiedzieć, że rozważania w języku zbyt oderwanym i sztucznym
oderwane od praktyki, tak? Politycznej, są narażone na rozwinięcie się z tą rzeczywistością polityczną. Zwłaszcza ta rolsowska, taka scholastyczno-analityczna metoda, połączona przecież z pewną ideologią. Skądinąd szlachetną ideologią, proszę Państwa. Szlachetną z uwagi na swoje oświeceniowe korzenie, ale zbyt ciasno dzisiaj. Widać, że doświadczenie, że to, co widzimy, rozbija te wiary oświeceniowe, prawda? Bo u Rolsa mamy taką głoszoną, z niezbyt uzasadnionym optymizmem, wiarę w ludzkość. Ideologia ta, jak ujął wskazywany przeze mnie Gray, cytuję, jest nadal ożywiana zasadniczo nadziejami oświeceniowymi. Przede wszystkim tym, że ludzie odrzucą tradycyjne przynależności, lojalności i lokalne tożsamości, po czym zjednoczą się w uniwersalnej cywilizacji, ufundowanej na abstrakcyjnie ujętym człowieczeństwie i racjonalnej moralności. I w swym oderwaniu od rzeczywistości nie dostrzega, że obecnie życie polityczne jest zdominowane przez odradzające się partykularyzmy, wojownicze religie i odnawiające się grupy etniczne. Koniec cytatu. Proszę Państwa, Karl von Clausewitz, którym Państwo wczoraj ustawiali, po mojemu ubolewaniu nie mogłem w tym uczestniczyć, ale pan Mateusz obiecał mi już nagranie, więc chętnie to przejrzę. W każdym razie Clausewitz w traktacie o wojnie pisał, że język teorii wojny powinien mieć, cytuję, ten sam charakter, co i zastanawianie się na wojnie. Odzwierciedlać, prawda, to napięcie, jakie istnieje. W przeciwnym bowiem razie przestanie być praktyczny i odbierze tej teorii żywotność. Chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że z mojego punktu widzenia analogiczny bym winien być stosowany do teorii polityki. I tak oto dochodzę do zasadniczej tezy, już końcowej tego mojego wystąpienia, że oto wojna jako nauczycielka przezorności, powagi, ostrożności, prostoty, przedsiębiorczości. Otóż tak rozumiana wojna winna stanowić trwały punkt odniesienia dla filozofii. Nawet w czasach pokoju. Właśnie w czasach pokoju powinna pomagać w utrzymywaniu w pamięci tego, co w polityce zasadniczej, prymarnej, wiązać te filozofie z praktyką, odwodzić od tych metafizycznych abstrakcji. Winna także być wędzidłem dla wybujałości języka filozofii. Wszystko to przesądza, jak mi się zdaje, o konieczności studiowania Clausewitza na równi z Lewiatanem Hobbesa, na równi z polityką Aristotelesa, na równi z księciem czy rozważaniami na pierwszej dziesięcioleciu historii Rzymu Tytusa Wielkiego Machianego. Ta konieczność wydaje się niekonieczna tylko tym filozofom abstrakcjonistom, jeśli tak można powiedzieć, ulegającym złudzeniu, że zajmują się polityką. I o nich to Benedetto Croce pisał sarkastycznie. Nazywając rzeczy po imieniu, to ciasnota umysłowa i ubóstwo przeciętnej kultury filozofów, ich nieinteligentne wyspecjalizowanie, ich nawyki umysłowe tłumaczą ich obojętność wobec takich dzieł, jak książka Clausewitza. Dziękuję Państwu. Tyle z mojej strony, ale nie jako, prawda, jakiś autorytatywny